Prezydent Andrzej Duda wraz z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedzą dziś teren przekopu Mierzei Wiślanej, aby przeanalizować postępy w inwestycji. Obecnie na terenie Mierzei Wiślanej trwa budowa kanału żeglugowego. Będzie on nową drogą wodną łączącą Zalew Wiślany i port w Elblągu z Zatoką Gdańską. Budowa prowadzona jest na całej szerokości Mierzei. Wykonawcy zapewniają, że prace idą zgodnie z harmonogramem. W zeszłym tygodniu otwarto jeden z dwóch mostów nad kanałem. Jeszcze rok temu widzieliśmy tutaj pozostałości po wycince. Dzisiaj mamy nowy most. Otwieramy wakacyjną drogę na Mierzeję Wiślaną i z Mierzei Wiślanej mamy nadzieję, że to będzie bardzo bezpieczna droga. Mówił w dzień otwarcia mostu wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Bliźniaczy most północny bliżej Zatoki Gdańskiej jest scalany i ma być gotowy jesienią. Mosty będą otwierane naprzemiennie, co wykluczy wstrzymywanie ruchu samochodów. One będą ze sobą zespolone i pracowały tak, aby ruch był niekolizyjny. W lipcu mają się rozpocząć prace zasadnicze na obudowie rzeki Elbląg do portu w Elblągu. To drugi etap budowy nowej drogi wodnej, obejmującej także budowę mostu w Nowakowie. Już w przyszłym roku pierwsze statki będą mogły wpłynąć na Zalew Wiślany bez konieczności pytania o zgodę strony rosyjskiej.